Seminarium w głównej mierze poświęcone było dostępowi komunikacyjnemu Kotliny Jeleniogórskiej. Nie od dziś bowiem wiadomo, że dobre połączenie drogowe i kolejowe stanowi o sukcesie danego miejsca. Niestety w przypadku dotarcia do Jeleniej Góry sytuacja nie wygląda już tak różowo jak w innych regionach. Chcemy mówić o dzisiejszym wykluczeniu Kotliny Jeleniogórskiej z możliwości transportowych, z możliwości połączeń z Polską, z Czechami, z Niemcami. Między innymi będziemy mówili o problemach, jakie mamy na drogach i jak one będą rozwiązywane, co już się nam udało, co chcemy, żeby się udało. I jednocześnie będziemy mówili też o kolei, będziemy mówili o tym, co zostało zrobione do tej pory, ale co może być zrobione już w najbliższym czasie. Piotr Małolepszak, dyrektor Biura Dróg Krajowych PKP PLK, opowiadał o połączeniu kolejowym Jeleniej Góry, a także z Jeleniej Góry do Wrocławia. W sumie w ostatnim czasie remont tej linii pochłonął kilkadziesiąt milionów złotych. To przyczyniło się do skrócenia czasu podróży do stolicy Dolnego Śląska do blisko 2 godzin. W przyszłości koleją do Wrocławia dojedziemy jeszcze krócej. Jednak do końca przyszłego roku chcielibyśmy ten czas przejazdu jeszcze skrócić do około godziny 30, godziny 35 minut dla najszybszych pociągów. Ważny jest oczywiście też czas dla pociągów regionalnych, tak żeby one na tej trasie jechały już znacząco poniżej 2 godzin. Także ten czas codziennego dojazdu do pracy, do szkół, do urzędów w głównej relacji, w pierwszej kolejności do Wałbrzycha i Wrocławia. Andrzej Massel, były wiceminister transportu i obecnie zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa, poruszył temat kolei dużych prędkości i połączeń transgranicznych, które będą przebiegać właśnie przez nasz region. Obie te funkcje można ładnie połączyć poprzez bardzo wizyjny projekt połączenia kolei dużych prędkości z Wrocławia do Pragi. W tej chwili jest opracowane wstępne studium wykonalności dla takiego właśnie połączenia Wrocław-Praga. Jest ono zamówione przez Polskie Linie Kolejowe. Wykonuje to firma IDOM, a nasz instytut jest jednym z partnerów tego projektu. I w ramach tego studium wykonalności opracowane zostały różne warianty do prędkości 200 lub 350 na godzinę, różne przebiegi linii. Rozmawiano także o poprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych, w tym o budowie łącznika do autostrady A4 w Legnicy i obejściu Bolkowa dzięki drodze szybkiego ruchu S3. Ta droga jest ważna z punktu widzenia budowy takiego układu południkowego ze Świnoujścia po granicę państwa polskiego z Republiką Czeską w Lubawce. I ta droga jest oczekiwana także przez Jeleniogórzan. Łącznikiem do wspomnianego obejścia Bolkowa będzie obwodnica dzielnicy Maciejowa. Miasto Jelenia Góra planuje rozpocząć procedurę przetargową w przyszłym roku. Przypomnijmy, że na ten cel zabezpieczone są pieniądze w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej.